Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. Zakończyliśmy plebiscyt na najpiękniejszą bramkę po mezanii Malbork strzelaną w rundzie jesiennej. Gościem TV Malbork jest Tomasz Mazurek, trener po mezanii, ponieważ strzelec bramki, którego zdradzimy na sam koniec, no niestety zachorował. Witam serdecznie, panie trenerze. Witam serdecznie wszystkich. Panie trenerze, czy pan też brał udział w tym plebiscycie? Niestety nie, ale na pewno bramka, która wygrała, to moim zdaniem była najpiękniejsza. Zanim przejdziemy do ogłoszenia wyników, podamy 3 pierwsze miejsca, porozmawiajmy trochę o przyszłości po mezanii, tej najbliższej, czyli rundzie wiosennej. Niedługo zaczyna się okres przygotowawczy, dokładnie 9 stycznia, czyli za kilka dosłownie dni. Jaki będzie plan przygotowań po mezanii do rundy wiosennej? No, od poniedziałku zaczynamy z przygotowaniami. Trenujemy 5 razy w tygodniu. Treningi będą urozmaicone. Treningi na sali, na boisku ze sztuczną trawą, w siłowni, w Heldrukum, dzięki akurat uprzejmości państwa rąbalskich. No i przede wszystkim sparingi z czołowymi zespołami tutaj z Wybrzeża. No właśnie, tych sparingów chyba aż 10, prawda? 10, tak. Głównie z zespołu trzeciej ligi. No, na pewno wszyscy będą mieli okazję zaprezentowania się i udowodnienia, że im się należy miejsce w pierwszym składzie. Przygotowania bardzo mocne, a czy orientuje się pan, jak inne drużyny będą się przygotowywać? Nie interesuje mnie to, jak inni zespoły akurat co robią. Ja koncentruję się tylko na swoim zespole i mamy postawiony cel, czyli przede wszystkim przygotować się dobrze do rundy wiosennej i to jest najważniejsze. Zanim runda ruszy, jeszcze mecz pucharowy z Rodłem Kwidzyn. Obawia się pan tego spotkania, czy nie? Rodło to lider piątej ligi. No, świetne przygotowanie przed ligą akurat. No, mecz z liderem piątej ligi, tym bardziej, że to derby, które na pewno będą dosyć elektryzowały wszystkich, tym bardziej, że kibice no, nie lubią się, ale na pewno będzie mecz, jeżeli chodzi o sprawy typowo piłkarskie, na pewno będzie fajną sprawą, jeżeli chodzi o przygotowanie do rundy wiosennej. A dla kibiców na pewno gratka, ponieważ no, mecz podwyższonego ryzyka. W rundzie wiosennej zostało do rozegrania 13 spotkań. Jak będzie wyglądać skład po mezanii? Będą jakieś roszady? No to zależy wszystko od zawodników, no, od przygotowania, od mentalności. No na pewno kadra będzie teraz zwiększona. Dojdą zawodnicy, którzy do tej pory byli kontuzowani. Wróci z wyproszenia Bartek Wacławski z Pogoni Prabuty. Dojdzie być może jeden czy dwóch zawodników z A-klasy. No mam nadzieję, że będzie teraz na pewno wyrównana grupa i dosyć mocniejsza kadrowo. A kiedy poznamy kadrę? No kadra no, na pewno no, nie wcześniej niż w lutym, no, bo na pewno będą jeszcze dopinane jakieś tam sprawy transferowe. To się okaże na pewno na przełomie stycznia, lutego. Panie trenerze, niedawno pojawił się pomysł wśród działaczy po mezanii na temat stworzenia klubu 100 na wzór Chojniczanki. Co pan myśli o tym pomyśle? Czy pan w ogóle nie słyszał? No tak, podpisuję się na pewno pod tą inicjatywą, ponieważ 100 sponsorów, którzy włożą przykładowo po 50 czy 100 zł, to jest bardzo duży zastrzyk finansowy, jeżeli chodzi o budżet klubu. I mam nadzieję, że znajdzie się przynajmniej tych 50 sponsorów, dobroczyńców, którzy wspomogą nasz klub i pomogą nam funkcjonowanie tego zespołu. No będziemy działać. Na zakończenie przejdziemy do ogłoszenia tych wyników naszego plebiscytu, a więc ogółem oddano 293 głosy, z czego 29 głosów, czyli około 10%, zdobyła bramka numer 27 i to jest trzecie miejsce. Jest to bramka strzelona przez Michała Krawczyka po podaniu Lucjana Piechoty w ostatnim spotkaniu rundy jesiennej, czyli w meczu przeciwko
czarnym czarne. Ten mecz został wygrany 1-0. Pamięta pan tę bramkę? No bramka jak bramka, ale no, czy była piękna, to bym się jakoś zastanawiał troszeczkę dłużej. Na pewno ważna, bo wygraliśmy to spotkanie i no, z tego się trzeba cieszyć. No. No właśnie, i być może kibice też brali to pod uwagę, że bramka dała 3 punkty. Drugie miejsce, 72 głosy, bramka numer 19, strzelcem Marcin Rychlik z rzutu wolnego na 1-1 w meczu pomezania Malbork KP Starogard Gdański. No i tą bramką Marcin Rychlik otworzył worek bramek, ponieważ pomezania wygrała to spotkanie 5-2. No, bramka przepiękna, a la David Beckham. No i przede wszystkim przy sztucznym oświetleniu, to też jakiś dawał efekt jeszcze podwójny i na bardzo, bardzo fajna bramka i moim zdaniem czołowa pozycja się należy Marcinowi za tą bramkę. No Marcin strzela rzadko, ale bardzo pięknie zawsze, prawda? No to tak jest Marcin akurat, no, jak już strzela to konkretnie. No i proszę Państwa, pierwsze miejsce. Dodam tylko, że TV Malbork ufundowała drobne nagrody dla zwycięzcy, czyli 2 bilety do kina klubowego w Malborku na dowolny seans. I zdjęcie Marceliny Zawadzkiej Miss Polski 2011 z autografem. To takie drobne gadżety od TV Malbork. Zwycięzcą jest Krystian Tryba, bramka z meczu Powiśle Dzierzgoń Pomezania Malbork, bramka strzelona w 93 minucie na 2-2, która dała remis Pomezani. Tę bramkę na pewno pan pamięta. No na pewno pamiętam i podpisuję się po tym, że najpiękniejsza bramka, jeżeli chodzi o rundę jesienną. Strzał życia moim zdaniem Krystiana, bardzo mocne uderzenie, soczyste i tym bardziej dające nam remis w 93 minucie. No właśnie, ukradliśmy punkty po Wiślu Dzierzgoń w ostatnich sekundach spotkania, ale niestety nam też to się przytrafiło. Wieżyca Pelplin zabrała nam 2 punkty w ostatnim meczu, już z rundy wiosennej, prawda? No taka jest piłka, no. Czasami się wygrywa mecze, które się nie powinno wygrać, czasami zwycięski remis też smakuje inaczej, no a czasami jeden punkt to traktuje się jak porażkę. No. No taka jest piłka i po prostu nic nie zdziałamy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Krystian Tryba strzelił piękną bramkę, a później niestety doznał dość poważnej kontuzji. Teraz obecnie jest chory, no to cóż, w nowym roku możemy mu życzyć chyba tylko zdrowia i kolejnych pięknych bramek. No na pewno, Krystian jest ważnym ogniwem, jeżeli chodzi o całą linię defensywną i jeżeli tylko będzie zdrowy, to na pewno będzie strzelał je, na pewno tyle bramek, ile byśmy chcieli i będzie na pewno angażował się jak do tej pory, jak to było miejsce akurat w rundzie jesiennej, czyli dawał przykład przede wszystkim młodszym zawodnikom, jak powinien grać typowy obrońca, czyli twardy i nieustępliwy. No i miejmy nadzieję, że cała drużyna będzie sobie świetnie radzić i tych kontuzji będzie jak najmniej, nie tyle ile w poprzedniej rundzie. Gościem TV Malbork był pan Tomasz Mazurek, trener Pomezani Malbork. Bardzo serdecznie dziękuję, no i życzę powodzenia w rundzie wiosennej. Dziękuję i zapraszam wszystkich na sparingi, które zaczynamy już 21 stycznia meczu z trzecioligowym zespołem Koral Dęblica.